Siema, witajcie z powrotem na moim kanale w najnowszym odcinku Unboxy Made by Rogo. W dzisiejszym odcinku pokażę wam dwóch nowych gości w mojej kolekcji, a raczej nowo starych. Jest to Doom Classic Complete i Saints Row The Third, The Full Package. Czemu pokazuję obie gry? Pokazuję je dlatego, iż natknąłem się w Empiku na promocję Kup 2 za 1. Zapłać za 1, weź 2. Na dowód tego jest Paragonik, proszę bardzo. Macie tu dwie gry. Jedna kosztuje 34,99, druga też. Po rabacie kosztuje 34,99, tyle co za jedną. Nie wiem, czy otwierać sobie obie na jednym odcinku. Zobaczymy, najwyżej podzielimy. Jak nie, to otworzymy na jednym. Najpierw na pierwszy ogień idzie Doom. Gra chyba wszystkim znana, nie trzeba jej przedstawiać. Otóż nie, moi mili. Są ludzie, którzy ją nie znają. Są ludzie, którzy w nią nie grali. I są ludzie, którzy po prostu nie wiedzą, co to za tytuł. Powtarzam się, ale mniejsza z tym. Dziwię się, naprawdę dziwię się tym ludziom, gdyż jak można nie znać ojca, praojca, praszczura gier FPP, gier 3D. Jeżeli ktoś gra w takowe gry, lubi takie, tak jak ja, jeden z tych gatunków, to powinien znać starego Dooma. Od dawna się czaiłem na tą kompilację, właśnie w tym zestawieniu. Kolekcja klasyki, ale właśnie nigdy nie mogłem trafić na tą promocję. Aż wreszcie przyszło. No i tak, co my tu mamy? W zestawie tym mamy tak, Dooma 1, dodatek do Dooma TIE Flash Consumed, Doom 2, Doom 2 No Rest for the Living, Doom 2 The Masters of Levels, The Master of Levels, czyli dodatki, i Final Doom, czyli trzecia, ostatnia część tego starego Dooma. Doom, moi mili, pamiętam, jak w 1994 roku pierwszy raz ujrzałem tą grę. Na szczęście, no u mnie w domu się nie przelewało, ale na szczęście miałem kumpla, który miał troszeczkę pieniążków, miał rodziców, którzy pracowali za granicą, przynajmniej ojciec jego. Był kapitanem na statkach. No i on w 1994 roku miał już komputer, więc chodziłem do niego, grałem w Street Fightera i w inne kasiaste hity. U mnie niestety za parę lat dopiero Commodore się pojawiło. Dzisiaj powiedziałbym stety, C64 to jest, no, na dzisiejszy czas, to jest, no, już rzecz nie tania. A ja swoje stare sprzedałem, żałuję, ale odkupię kiedyś od kogoś. Mieszam z tym, w każdym razie, jak ja zobaczyłem tą grafikę, tą przestrzeń całą, moi mili, to po prostu ja oniemiałem. No nie miałem, miałem wtedy 9 lat, 8 lat, 8 lat. Także, moi mili, pamiętam też, jak w 96 roku mamuśka do domu przyniosła, bo chyba była chora czy coś i pracowała przy komputerze, przyniosła komputer do domu na 2 miesiące jeszcze. U nich w firmie niepotrzebne były monitory kolorowe, to mieli czarno-białe. Ja grałem w Dooma czarno-białego, w stare Catacomb Abyss, zarąbista gierka, polecam wszystkim. O takim magu, jeszcze raz z palca normalnie, tysz, tysz, tysz. Także wiele, wiele super innych gierek. No dobra, co moi mieli? Co by tu można było powiedzieć o Doomie? Jak już mówiłem, niewielu ludzi go zna, a ludzie wolą pograć w grę, którą biegają cały czas z skill-offem, rozwalają dziwne klocki, robią z nich przeróżne rzeczy. Jak tu, moi mili państwo, macie konkretną grę, konkretną akcję, konkretną fabułę, konkretnego protagonistę, konkretnego antagonistę, raczej antagonistów, a konkretny antagonista jest na samym końcu. Także naprawdę, moi mili, no, akcyjniaczek pierwsza klasa. Co z tego, że grafika jest już archaiczna, nikt nie patrzy na grafikę. Dobra, moi mili państwo, twórzmy sobie to cudeńko, cacuszko. Jeszcze raz zobaczmy sobie z tyłu, tak przewracałem to. Nadciąga zagłada, odkurz swoje BFG. BFG i ruszaj do ostatecznego starcia z siłami piekieł. Doom Classic Complete zawiera kultowe strzelanki, które dały początek całemu gatunkowi FPP. Doom z dodatkowym epizodem The Flash, TIE Flash Consumed.
Doom 2 z dodatkowymi epizodami No Rest of the Living i The Master of Levels oraz Final Doom wreszcie w mojej kolekcji. Powiem wam, że z całego tego przeszedłem, z całej tej sagi przeszedłem tak naprawdę tylko pierwszą część. Także będę sobie na pewno ogrywał, może na kanale, może w postaci live'ów. Nie wiem, czy coś z tego odcinki ktoś będzie oglądał taką starą grę. Dobra, moi mili państwo, tu jest kodzik. Kodzik sobie zakryjemy tamtą stroną. No i proszę, tak wygląda ta płyteczka w środku. Moi mili, pachnie pizzą. Ktoś chyba Jacek je opakował. Ale ładnie, ładny nadruk. Cudownie, płytka mi się podoba. Tylko, że wiecie, gierka oczywiście ze Steama, także już nie ma opcji innej, że to jest gra na samej płycie. Co tu jest? O proszę, coś nam dali, jakiś prospekcik. Wiosna, lato. O, jakaś... Jakieś gadżeciki. Marvel, Star Wars. Proszę, kubki, czapki. 2019 Atari. Ciekawe co za sklep, po ile to jest. Za tanie na pewno nie. Good Loot. Officially licensed premium merchandise, czyli oficjalne licencjonowane gadżety. Dobra, mieli mi państwo. Tu z tyłu jest kodzik. Tak wygląda instrukcja. Fajnie, że w tej kolekcji klasyki dają instrukcję. Wszystko, bo teraz wiele, wiele gier jest pakowanych po prostu bez instrukcji, bez jakichś innych rzeczy. A to daje dużo radości. Papierkologia, także moi mili. Doom, jak najbardziej polecam grę. Musicie wpaść do mnie na kanał, jak nie chcę wam się ogrywać, będziemy grali. Wymagania. System operacyjny zgodny w 100% z Windows XP i Vista. No, może być problem, bo my mamy dziesiątkę. Dobra, moi mili państwo, otwórzmy sobie od razu Saints Row'a. Nabyłem w tej promocji jeszcze drugą grę. Mam jeszcze inne dwie części, które jeszcze tak naprawdę nie grałem. Nie grałem jeszcze nigdy w Saints Row, na razie kompletuję. I co, moi mili? Może sobie najpierw rozpakujmy, bo to opakowanie troszeczkę nam tu zaburza. Tu jeszcze jakieś zaklejone jakąś taśmą. Ale nie, moi mili. A, chciałem powiedzieć, że to jest od razu łowca promocji. Nie była rozrywana wcześniej folia, po prostu może gdzieś tam coś, no nie wiem, w każdym razie Saints Row The Third, The Full Package i zestaw zawiera grę Saints Row The Third, wszystkie trzy dodatkowe pakiety misji, ponad 30 bonusowych przedmiotów w grze, no super. Podobno ta trójka, kawałek widziałem jakieś jedynki, no i była taka najbliżej zbliżona GTA, ale już kolejne następne części to już typowa beka, trójka to już po prostu podobno jest jakaś masakra, a w czwórce walczymy z kosmitami. Także, moi mili państwo, tak to się prezentuje. Kompletna edycja Saints Row The Third. Jazda po bandzie niczym nocka z gwiazdą porno. Akcja jest niegrzeczna, zabawa jest znacznie lepsza niż to, co znasz z domu. Miasto grzechu, sypnij piachem w tryby przestępczej maszyny syndykatu, pokrzyżuj ich interesy w handlu bronią, cyberprzestępczości i pornobiznesie. Broń prymitywnego rażenia, skutery wodne, ludzkie kule, armatnie gumowe, pały, bądź kreatywny w eliminacji wrogów. No widzicie, już sam opis po prostu jest. Odjechany tryb współpracy do Steelport, warto zabrać znajomych. Skocz nago ze spadochronem, wyląduj na płonącej półciężarówce kolegi i wspólnie dokonajcie samobójczego ataku. No dobra, moi mili państwo, otwieramy sobie. Tu jest znowu oczywiście kodzik. Proszę. Jest płytuszka, zaraz wam ją pokażę bliżej. Nadruki na płytkach są po prostu... Muszą być ładne. Ta też pachnie... Ta tym razem pachnie lasagne. Albo koperkiem. Proszę, mimo wszystko płyteczka ładna. Ciężko tylko wchodzi w te zatrzaski. Kurde, takie dziwne zrobili. O, dobra. A tu mamy małą instrukcję obsługi. Ale jest nawet obrazek. Z gry. Informacje na ekranie HUD.
Także, moi mili państwo, no co, no tyle. Słuchajcie, jeszcze zapomniałem dodać, że gra ta jest z roku 2013, także graficznie, jak widać, jeszcze spokojnie można pograć. Doom natomiast jest z roku 93, także komuś już może przeszkadzać w nim grafika, ale mnie to gówno obchodzi. Jak będę chciał, to se ogram, bo na pewno se ogram. Także byliście państwo na jedynym w swoim rodzaju otwarciu dwóch pudełeczek z gry Doom Classic Complete i Saints Row The Third, The Full Package, które nabyłem w promocji, dwie w cenie jednej. Także jeżeli was interesuje, jest dużo też innych tytułów. Widziałem, tam był jeszcze Fallout 73, nie, przepraszam. Fallout New Vegas, Fallout 3 w pełnych dodatkach. Wszystko Gold of the Year. Był jeszcze Dishonored, był Company of Heroes, strategia, jeszcze jakieś tam RPG, dużo, dużo innych gier. Także naprawdę polecam, że zaglądać do Empiku, bo tam jest, ta promocja jest cykliczna, pojawia się co jakiś czas. To nie było tylko jednorazowo. No dobra, moi mili, to było na tyle. Jeżeli wam się Unbox podobał, dajcie łapkę w górę, jakiś komentarzyk, zasuńcie komentarzykiem, dajcie subika z dzwoneczkiem, proszę was, dajcie mi tego suba. Dajcie suba, suba. No i tyle, nie? I czekajcie na następne filmiki. To na razie, ho.